Dzień dobry kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj ostatnia już część z sukienkami, z tym, że dzisiaj będą to sukienki na okazję, nie sukienki na co dzień. I dzisiaj pokażę Wam tą kolekcję i mam taką nadzieję, że pozbędę się sporo tych sukienek, aczkolwiek są takie, które jeszcze chciałabym w szafie zostawić. Zdecydowanie będzie to raczej jeden film, dlatego że tych sukienek na okazję mam mniej. Wiadomo, że na co dzień tego zawsze jest więcej, nosimy więcej, a na okazję zazwyczaj ubierzemy to raz czy dwa i gdzieś tam tyle. No i też z takich okazji typu jakieś wesela, imprezy, przyjęcia nie jest w ciągu roku tak dużo, żebym tych sukienek miała na przykład tyle, ile tych na co dzień. Także bez przesady, ja tam na jakieś, wiecie, czerwone dywany nie chodzę, więc nie jest mi to bardzo potrzebne i niezbędne w szafie. I dobra, nie przedłużając, zaczynamy. Słuchajcie, sukienka numer uno. I teraz jak ją tak oglądam, to patrzę, że tak, albo na imprezie mi się coś na nią wylało, ale raczej nie przypominam sobie takiej sytuacji. Miałam ją chyba raz, dosłownie raz na weselu, będąc gościem. I widzę, że teraz jest brudna. Ja staram się to doprać, postaram się coś z tym zrobić i to odświeżyć, zanim to pójdzie do sprzedaży. Jeżeli te plamy nie będą do zmycia, to raczej, no na pewno o tym wspomnę na Vinted, jeżeli będę chciała ją sprzedać. Może ktoś będzie próbował mimo wszystko, albo po prostu ją oddam, wiecie, gdzieś tam, czy wyrzucę. Troszkę szkoda, bo ta sukienka tania nie była, a jest przepiękna, jest w takim pięknym, błękitnym odcieniu. Na górze jest z koronki, wygląda absolutnie fenomenalnie po prostu. I jest bardzo fajna, rozkloszowana, ma takie, z takiego piankowego materiału, jak widzicie, dzięki czemu to się rewelacyjnie, przepięknie na ciele układa, robi się taka mocno rozkloszowana. No prześliczna ogólnie jest to sukienka. Tutaj jeszcze zrobimy zbliżenie na detale. Z tyłu zapinana na zamek, zakryta, taka dość bym powiedziała zachowawcza. Ten dekolt też jest taki, wiecie, względny, to nie jest dekolt do pępka. Piękna sukienka, niemniej jednak ma tutaj ona plamy. Będziecie też to widzieć i kompletnie nie wiem, w jakim momencie by miało mi się to ubrudzić, bo to już wisi w szafie spokojnie z 2 lata, jak nie lepiej, ta sukienka. Myślę, że lepiej. Ale tak, no pozbywam się tej sukienki, nie chcę już jej, miałam ją na sobie raz, jest przepiękna, postaram się to doprać i jeżeli się to dopierze, to ją sprzedam, jeżeli nie, to ją po prostu oddam komuś, kto może będzie chciał sobie sam spróbować to na własną rękę zmyć, bo ta sukienka, tak jak mówię, była kupiona od nowości, tania nie była, ale tak mnie urzekła i tak mi się spodobała, że stwierdziłam, że sobie kupię specjalnie na tę okazję. Miałam ją na weselu, mam ją gdzieś tam na zdjęciach, no prześliczna sukienka, ale już idzie po prostu w świat. Kolejna przepiękna sukienka, również taka na okazję. Słuchajcie, bardzo mi się ona nadal podoba. Jest to sukienka ponadczasowa, również rozmiar 34. Bardzo podobna do poprzedniczki, natomiast ona już jest na takich cieniutkich rameczkach. Tutaj jest koronka i dodatkowo zobaczcie, jakie piękne cekiny. To się przepięknie mieni. Ona jest w kamerze może bardziej biała, na żywo jest bardziej ekri. Również tutaj jest z tej samej pianki, jest rozkloszowana. Ona akurat nie jest nigdzie przybrudzona, tutaj wszystko jest perfekcyjnie. Z tyłu prezentuje się tak. Również była przeze mnie na okazję ubrana tylko raz. W związku z powyższym, no wiecie, fajnie gdybym miała okazję gdzieś się ubrać, ale nie wiem czy tak będzie czy nie. Pójdzie już świat dalej, dlatego że te sukienki z tej pianki przepięknie się prezentują, ale zajmują bardzo dużo miejsca w szafie, umówmy się. I chciałabym już po prostu tego miejsca mieć więcej, także tej sukience już podziękujemy, ale jest naprawdę jeszcze jeden look na nią, jest naprawdę przepiękna. No ale z mojej szafy robi już wyjazd. Słuchajcie, kolejna przepiękna, szmaragdowa sukienka. Ta sukienka akurat, nie wiem jakiej jest marki, jest obcięta metka i to nie jest sukienka, która jest ze mną od nowości. W związku z tym nie kosztowała mnie milionów monet. Nie pamiętam dokładnie, jest przepiękna ta sukienka, jest fenomenalna. Pokazuję, po prostu Wam ją pokażę. Tak ona się prezentuje i jest długa do ziemi.
taka plisowana na całej długości. I tutaj mamy taki bardzo skomplikowany, że tak powiem, przód, górę. Zobaczcie, to się tu przeplata, tu jest błyszcząca. Tutaj mamy wyeksponowany pięknie dekolt. Tak, voilà. I tutaj jeszcze w pasie również. No, ta sukienka jest przepiękna. Na ciele wygląda jak miliony monet. Przepiękna. Myślę, że teraz na studniówkę pasowałaby się w trendy, dlatego że teraz się nosi długie suknie na studniówkę. Jak ja byłam na studniówce, to modne były krótkie sukienki. Nikt nie ubierał długich sukienek, akurat taka była moda. Teraz wiem, że dziewczyny bardzo często ubierają długie, balowe suknie, bo to jest jedna z takich okazji w życiu, gdzie no mamy właśnie okazję, żeby taką sukienkę ubrać. Więc ona teraz by się studniówkowo, myślę, sprawdziła, ale tak poza tym, no to nie wiem, na wesele raczej bym jej nie ubrała. Z tyłu ma też odkryte plecy. Tutaj mamy zamek, tutaj mamy guziczki. Słuchajcie, przepiękna jest to sukienka. Nie miałam jej na sobie ani razu. Wygląda fenomenalnie. I ja ją zostawiam w mojej szafie, ponieważ ja liczę, w ogóle ten kolor jest piękny, ja liczę, że jeszcze gdzieś będę miała okazję, także gdyby ktoś chciał zaprosić mnie na czerwony dywan kiedyś, to ta sukienka pójdzie w ruch. I powiem Wam szczerze, że no, nie jest to praktyczna rzecz w mojej szafie i mogłabym się pożegnać i faktycznie odsprzedać komuś, kto chciałby taką sukienkę ubrać na przykład studniówkę zbliżającą się. Ale jeszcze zostawię, bo nie miałam na sobie i tak mi trochę szkoda po prostu, żeby poszła w świat dalej. Także czerwony dywan. Idę. Tak, słów kilka o poprzedniczce. Czerwony dywan, tylko też, wiecie, nie zawsze na każdą okazję pasuje, więc zależy, jaki byłby to event. Ale może kiedyś ją ubiorę. Kto to wie? Albo kiedyś zostanę druhną i pójdę sobie w tej sukience. To jest taki neutralny kolor. Kolejna sukienka, słuchajcie, jest taka przeplatana. To jest sukienka, z którą się już pożegnam. Ja jej nie dałam jako sukienkę na co dzień, tylko na okazję, bo raczej widzę ją tak bardziej właśnie na jakieś letnie wesele. Tutaj ona jest koronkowa, bardzo długa, długaśna do ziemi. Bardzo ładna sukienka, bardzo ładnie wygląda na ciele, bo ona podkreśla tutaj pod biustem tak delikatnie talię. Przepiękna, taki, to jest taki pudrowy, taki brudny róż. Piękny kolor. Z tyłu ona ma takie, widzicie, szufki i tutaj trzeba poprzeplatać i to idzie na skos. Tutaj jest gumeczka, w związku z tym się dopasowuje. Jaki to jest rozmiar? Jest to rozmiar M, natomiast na SK też będzie dobry, spokojnie na SK będzie dobry. XSK, no może trochę wisieć ta sukienka. Niemniej jednak jest prześliczna, ale tej sukience już mówię dziękuję, mówię pa. Nie miałam jej na sobie akurat też ani razu, ale jakoś tak nie pałam miłością na tyle, aby zostawić. Myślę, że ktoś będzie bardzo z niej zadowolony. Kolejna sukienka jest, słuchajcie, marki Versace. Jest to sukienka, która też jest w mojej szafie już naście lat. Natomiast jest to na tyle krój i model ponadczasowy, tak uważam, że nadal w tej szafie jest. Ona wygląda niesamowicie elegancko, pięknie. Jest taka bardzo stonowana, bardzo bym powiedziała taka poprawna, jeśli chodzi o krój. Natomiast wygląda super elegancko. Do tego na przykład naszyjnik z pereł i macie piękną stylizację, taką cudo. Jest to sukienka mała, czarna, już Wam pokazuję. Wygląda ona tak. Tutaj na dole jest lekko rozkloszowana, jest zmięta, więc musicie wybaczyć. A tutaj jest na takich grubszych ramionczkach. I tutaj ona jest z takiej przeźroczystej siateczki z przodu i z tyłu. Ma takie wstawki, widać. Niemniej jednak, no tutaj akurat w świetle lampy to tak nie za bardzo wygląda. I też tak jak mówię, jest zmięta. Niemniej jednak na ciele wygląda przepięknie, robi piękną talię. Na dole jest rozkloszowana, bardzo kobieca, bardzo elegancka. I na pewno ją zostawię, bo to jest taka klasyczna, mała czarna, dobrana do mojej figury. Więc to jest sukienka ponadczasowa na każdą okazję. I ona w mojej szafie, słuchajcie, zostaje. I słuchajcie, kolejna sukienka. To jest sukienka taka raczej na okres jesienno-zimowy, ponieważ ona jest z bardzo grubego materiału. Na lato ona się nie nadaje. Na jakieś okazje wyjścia jak najbardziej, dlatego dałam ją tak nie na co dzień, tylko jako na okazję.
Myślę, że jest to bardzo ładna również sukienka. Swego czasu za nią kupowałam ją od nowości. Ona jeszcze ma metki, ponieważ ja w niej nie miałam okazji nigdzie być. I słuchajcie, ona jest, wydaje mi się, taka ładna, ładny model ponadczasowa. Jest to sukienka, która wygląda jak ramoneska na górze. Swego czasu kochałam ramoneski. Ona to wygląda jak ramoneska. Ja ją zapięłam po samą górę, bo to jakby traci krój, kiedy nie jest na osobie. Natomiast normalnie nosiłabym to trochę rozpięte. Tutaj jeszcze mamy metkę. Też ona tania nie była, aczkolwiek tak mnie urzekła i mi się spodobała, że sobie ją wzięłam. No i co? Wzięłam, urzekła mnie, spodobała mi się i nie byłam w niej ani razu. Ale wiecie, może to zmienię w przyszłości. Niemniej jednak, no tak jak mówię, ona jest troszeczkę, jej problemem jest to, ja ją zamawiałam online, więc nie wiedziałam, ona jest mega grubego materiału. To jest taki materiał, że spokojnie to jest materiał jak taka gruba jesienna kurtka, w sensie taka, wiecie, materiałowa kurtka po prostu, jesienna, może nie zimowa, ale jesienna. W związku z tym, no bardziej zima i właśnie taka zimna jesień, ona się sprawdzi. Zobaczymy. Na razie jest nowa z metką, nie nosiłam, na razie w mojej szafie ją zostawię, a po prostu jeżeli nadal będzie wisieć z metką i nie będę w niej chodzić, to pewnie ją odsprzedam, żeby tak sobie biedna sama nie wisiała. Wiecie co, tak przeglądam sobie te moje sukienki i tak myślę, że chyba powinnam otworzyć jakiś butik, w którym możecie wypożyczać te sukienki. Spokojnie mogłabym jakąś wypożyczalnię otworzyć, bo jest tego sporo. Kolejna sukienka to jest Ashley Brooke. Jest to rozmiar 38, ale to jest takie SM. Na mnie jest dobra. Tak ona się prezentuje. Tutaj też ma taki przepiękny materiał, jak widzicie, takie marszczenia. Odcięta pod biustem, na ramionczkach i również długa śna do ziemi. To jest taka długa, czerwona, piękna, zwiewna sukienka. Z tyłu jest zabudowana. Na żywo to jest w ogóle ładniejsza czerwień. Ale kamera nie wiedzieć, czemu tego nie oddaje. Ja uwielbiam kolor czerwony, bardzo się w nim lubię. I ta sukienka jest przepiękna, długa do ziemi, również balowa. Również uważam, że teraz na studniówki sprawdziłaby się świetnie ze względu na tą długość. Na ciele wygląda przepięknie, tak klasycznie, ale bardzo ładnie, no bo ten kolor tutaj naprawdę i ta długość robi robotę. I ja nie miałam jej jeszcze na sobie ani razu. Zostawiam. Może jakiś sylwester, może jakaś impreza, może jakaś czerwona sukienka na czerwonym dywanie, nie wiem. Ale na razie jeszcze ją zostawię, bo wiecie, no jakoś tak żal. Jak nie miałam jej na sobie ani razu, to jakoś tak żal się z nią jeszcze pożegnać. Także na razie zostaje. Słuchajcie, kolejna sukienka to jest sukienka, którą dałam tutaj do tych sukienek, no nie na co dzień, tylko na okazję, ale ona też na co dzień się sprawdzi. Ja miałam akurat, kupowałam ją i akurat miałam do sesji zdjęciowej. Jest przepiękna. Myślę, że ona na okazję się również sprawdzi na takie wesele latem jako gość. Myślę, że jest super. Ten wzór też jest taki dość ładny, romantyczny, elegancki. Także jeżeli jest jakieś takie wesele, wiecie, na luzie, w stylu boho i tak dalej, no to ta sukienka w klimat się bardzo wpasowuje. W ogóle takie letnie wesele, po prostu widzę tą sukienkę. I ona tak się prezentuje tutaj na górze, tutaj jest odcięta i również jest długa śna do ziemi. Ma pod spodem białą podszewkę, ta podszewka jest aż do samej ziemi, z tego co kojarzę. Tak, aż do samej ziemi, tam ona się nigdzie wcześniej nie odcina, także taka podszewka biała, na to taka mgiełka, ona jest taka półtransparentna, o, będziecie to widzieć. Przepiękne kolory, przepiękny wzór, pięknie na ciele wygląda i miałam ją tylko do sesji zdjęciowej, ona jeszcze w mojej szafie zostaje. To jest też taka sukienka, którą spokojnie możecie nosić latem po prostu. Ona nie jest na tyle elegancka, że jak wyjdziecie gdzieś w mieście czy na plaży w tej sukience, to będzie nie wiadomo, że matko, ubrała się niestosownie do okazji. Także ona jeszcze w mojej szafie zostanie. No i lecimy z następnymi. Słuchajcie, kolejna sukienka jest tak typowo na Sylwestra. Tak ją widzę. Ewentualnie na jakąś imprezę. Aczkolwiek uważam, że przy jakichś takich większych baletach i tańcach to można się w niej zapocić. Marka Cinnamon. Jest to ML, ale nie powiedziałabym. Znowu
ja jestem, wiecie, XSS i ona na mnie jest dobra. Ona w ogóle tak ładnie podkreśla sylwetkę, pięknie wygląda na ciele. Ona jest taka, widzicie, mega błyszcząca, więc dlatego powiedziałam, że na Sylwestra, bo tak ją gdzieś tam widzę. Tutaj jest dość zabudowana, odcina się tak pod biustem, tak w talii mniej więcej, więc pięknie tą talię podkreśla. No wygląda w ogóle zabójczo. Ja jak zobaczyłam tą sukienkę, bo tą sukienkę chyba też dostałam od mojej siostry. Jak ja ją zobaczyłam, to stwierdziłam, a nie, tam generalnie szału nie ma, mam tych sukienek, nie biorę. Ale jak ja tą sukienkę przymierzyłam i zobaczyłam, jak ona fajnie podkreśla sylwetkę, to stwierdziłam, tak, chcę tą sukienkę. Również nie miałam okazji jeszcze w niej być, ale myślę, że gdzieś tam się uda. Akurat to jest taka sukienka, wiecie, krótka, więc bardziej... Więcej okazji, o, znajdę, aby w niej wyjść. Także ona ze mną jeszcze zostaje. I słuchajcie, kolejna sukienka, która niesamowicie mi się podoba. W mojej szafie też już jest sporo czasu, a nie udało mi się jej nigdzie ubrać. I ona jest sukienką nową z metką. Kupiłam ją też online. Bardzo mi się spodobała, nadal mi się bardzo podoba. Natomiast to jest taka mini-mini. I ja już Wam mówiłam, że tak miniówki nie do końca. To jest mój vibe na chwilę obecną. Jeżeli ona by była troszeczkę dłuższa, ołówkowa, tak przed kolano, to spoko, ale taka mini, mini, trochę mam taki zgrzyt tutaj. Jest przepiękna, tutaj ma taką śliczną koronkę, jest taka kremowa, to jest taki bardzo jasny, na żywo to jest taki bardzo jasny kremowy róż. Tak ona się prezentuje. Jest nowa z metkami w rozmiarze XS. I pięknie wygląda na ciele, bardzo ładnie podkreśla biust. Z tyłu te ramionczka idą tak na skos. Jest na cieniutkich ramionczkach, no przepięknie ona wygląda, naprawdę cudownie. Ale jest właśnie ciut za krótka. Osobiście uważam, że tu na tyle się dzieje, mamy ten dekolt, mamy odsunięte ramiona, mamy tą sexy koronkę, która jest też taka, tutaj widzicie, półtransparentna, tak? Tu będzie widać nam kawałek ciała. I do tego jeszcze taka długość, czyli bardzo krótka sukienka. Dla mnie to jest osobiście teraz too much. Gdyby ona, tak jak mówię, była ołówkowa, dłuższa, chyba podobałaby mi się bardziej, bo byłaby taka, ona jest taka trochę, wiecie, bieliźniana, byłaby bieliźniana, ale dłuższa. I tutaj mam taki dylemat, dajcie znać, co sądzicie, bo tak z jednej strony nigdy jej nie miałam na sobie, a na ciele wygląda rewelacyjnie i tak trochę mi szkoda. Poszłabym gdzieś w niej przynajmniej raz, a z drugiej strony trochę mi się gust zmienił i tak przeleżała w tej szafie i tak leży, czeka na swój czas, który może nie nadejść, więc tutaj mam taki dylemat i nie wiem, co zrobić. Dajcie znać, co Wy sądzicie w ogóle o tej sukience, czy zostawiać, czy nie zostawiać i czy w ogóle Wam się podoba. Jeszcze Wam pokażę ją trochę dalej. Ona też, wiecie, tak się tutaj układają te ramionczka, że robi się węższa, ale tak ona się prezentuje. No i dajcie mi znać, co sądzicie, czy zostawiać, czy nie. Ja na razie tak na 90% bym ją oddała. W ogóle tak sobie myślę o tych sukienkach na okazję, że mało tych okazji, żeby w nich wyjść. I powinnam się rozstać chyba z większą ilością sukienek, ale jakoś nie mogę. Szczególnie szkoda mi tych, których nie miałam na sobie ani razu. No i dobra, lecimy z kolejną, której też nie miałam na sobie ani razu, ale ona w mojej szafie na pewno zostaje. Słuchajcie, przepiękna jest to sukienka. Na dole rozkloszowana. Ona jest na całości z takiej siateczki. Tu pod biustem dodatkowo nie ma podszewki, więc jest takie, no, gołe ciało i na to ta siateczka. Tutaj u góry mamy przepiękny kołnierzyk. Tutaj też mamy odkryte ciało. I do tego tutaj również jest siateczka, gdzie mamy odkryte ramię i tak zakończony rękawek. Sukienka absolutnie przepiękna. Uważam, że ma w sobie coś takiego unikalnego. Z jednej strony jest mega grzeczna, chodzi mi o kolor, chodzi mi o krój, a z drugiej te przeźroczystości sprawiają, że jest taka jednocześnie seksowna. Także ta sukienka ze mną zostaje, na ciele prezentuje się przepięknie. Lecimy z następną. Kolejna szybka prezentacja bardzo prostej, zwykłej sukienki. Jest to sukienka, która jest na takich ramionczkach, zabudowana tutaj u góry, ale ja bardzo lubię te kroje i w bluzkach, i w sukienkach, więc mnie osobiście to się bardzo podoba. I tak ona się prezentuje, jest długą, czarną sukienką, długą do ziemi. Ona tutaj ma jakieś rozcięcie? Ma czy nie?
Ma takie delikatne z jednej strony, taka trochę, wiecie, Lara Croft, bardzo fajna sukienka, bardzo ładna. Miałam ją na sobie raz i powiem Wam szczerze, że jeszcze na pewno gdzieś w niej wyjdę, bo to jest taka klasyka, bardzo ładnie podkreśla figurę, podkreśla talię, jednocześnie eksponuje troszkę nogę, kolanko i no, jest piękna. Więc zostaje, ona jeszcze zostaje, bo to jest taka sukienka, którą zdecydowanie będę miała okazję częściej gdzieś założyć. Słuchajcie, kolejna sukienka jest mega szałowa. Rozmiar niby to jest L, ale dla mnie to jest S-ka, nawet XS-ka wyglądałaby w tym spoko. Tak się ona prezentuje, jest szałowa. Tutaj ma takie, jak widzicie, i rozcięcia, i te takie jinxy, koła, które są też... pod którymi też nie ma podszewki, więc widać ciało. To jest taka sukienka, zobaczcie, mocno imprezowa, szałowa. Bardziej tutaj widzę ją na Sylwestra czy gdziekolwiek, na taką jakąś imprezę. Nie bardzo widzę się w tej sukience na weselu czy czyimś, no ja bym tak nie poszła, jeżeli ktoś by tak poszedł, jeżeli ewentualnie panna młoda nie miałaby nic przeciwko, ale szczerze dla mnie to jest too much w tym momencie na wesele. Raczej Sylwester, raczej jakaś imprezka. I to jest też sukienka, której jeszcze na sobie nie miałam i ona u mnie zostaje. Kolejna sukienka z tych grzecznych, poprawnych. I o dziwo chyba tą sukienkę, tak jak tą z tej siateczki różową, którą zostawiam, tutaj mi wybrała siostra, tak mi się wydaje. I ona tak się prezentuje, jest mega poprawna, mega grzeczna, a zarazem taka fajna, taka wiecie, coś innego. Bardzo ładnie podkreślam mimo wszystko figurę, bardzo ładnie, elegancko wygląda. Tak trochę mi się kojarzy z Audrey Hepburn, ten vibe, tak samo jak tamta różowa. Ten vibe taki elegancki, taki słodki, ale nie za słodki, nie przesadzony. Mega fajna sukienka i na pewno ją w mojej szafie zostawiam. Słuchajcie, kolejna sukienka kupiona od nowości. Ja już nie pamiętam gdzie. To jest rozmiar XS, też jakiś to był butik online. Ona tak, tutaj jest taka, wiecie, bez ramion, natomiast ma takie ramionczka po bokach, taka hiszpanka. Rozmiar XS na ciele również przepięknie się prezentuje, jest taka czarna, tylko że znowu tutaj, wiecie, kamera szwankuje. Przepięknie wygląda, taki hiszpański vibe. Miałam ją na sobie tylko raz do sesji zdjęciowej. I bardzo fajne wyszły w niej zdjęcia. Miałam do tego taką złotą, mocną biżuterię i loki i to był taki naprawdę hiszpański piękny vibe. I ona mi się nadal podoba i ona w mojej szafie jeszcze chwilę ze mną zostanie. Słuchajcie, kolejna sukienka, z którą mam nie lada dylemat. Chyba muszę ją przymierzyć i przypomnieć sobie, jak ona prezentuje się na ciele. Też sukienka, w której nie byłam ani razu nigdzie. Natomiast jest to sukienka taka koronkowa i fiolet to nie jest mój kolor. Ja się w fiolecie jakoś super nie czuję, to nie jest kolor, po który sięgam. Podobno do zielonych oczu fiolet pasuje, aczkolwiek mi coś tam nie gra z tym fioletem. Ale ona na tyle ma taką mocną tutaj koronkę czarną zabudowaną, że to wygląda bardzo ładnie. To jest taka zwykła, prosta sukienka, natomiast tu już ta długość jest fajna, bo ta długość jest właśnie taka nawet za kolanko. Na dole jest fajnie odszyta, zobaczcie, ma tutaj o taką koroneczkę, takie tutaj rozcięcie i taki pas. I słuchajcie, bardzo ładna sukienka, bardzo elegancka, bardzo klasyczna, taka coś innego, bo jest fiolet, więc nie jest czarna, dzięki czemu tą koronkę tak widać, dość fajnie jest wyeksponowana. No coś innego, powiem Wam szczerze, że taka marka, sobie możecie przeczytać, nie wiem, nie znam. Bardzo ładnie odszyta, bardzo ładnie wykonana, bardzo mi się podoba. Nie miałam okazji jej na sobie mieć i mam taki dylemat, zostawiać, nie zostawiać, bo z jednej strony ten fiolet to nie jest mój kolor, z drugiej strony on jest na tyle stonowany pod tą koronką, że nie rzuca się w oczy. Dajcie znać, co sądzicie, czy ona Wam się podoba, nie podoba, zostawilibyście, nie zostawilibyście ją w szafie, bo to jest znowu sukienka, z tymi na okazję mam dylematy i sama nie wiem i tutaj tak 50 na 50 mam, tu nie mam, że 90% oddaję,
Tylko takie 50 na 50 i nie do końca jestem przekonana, czy zostawiać, czy nie zostawiać, czy oddawać, czy co z nią zrobić. Dajcie mi znać, co sądzicie. No i dobra, kochani, jeśli chodzi o sukienki takie na okazję, to by było na tyle. Więcej nie mam. Tutaj z moich obliczeń wynika, że mam 16, a raczej miałam 16 sukienek na okazję. 3 oddaję na pewno. Z dwoma mam dylemat, jeszcze przymierzę, zastanowię się, zobaczę też, co wy powiecie, czy fajne, niefajne zostawiać, czy jednak inne były lepsze i może się już pożegnać. Niemniej jednak pozbywam się na 100% 3. W związku z tym 16 zostaje mi 13. To nie jest rewelacyjny wynik. Myślałam, że pozbędę się większej ilości tych sukienek na okazję, ale okazuje się, że sporo mam, w których jeszcze nigdy, nigdzie nie byłam. I to dlatego, bo te, które już gdzieś miałam raz czy dwa razy, to takie jakoś łatwiej mi jest, wiecie, a dobra, następna. I generalnie, jeśli chodzi ogólnie o sukienki, teraz już podsumujmy, miałam 66 sukienek na co dzień, 16 na okazję, co daje nam 82 sukienki w mojej szafie. Więc tak jak mówiłam, prawie 100, to nie jest do końca 100, jeszcze coś pewnie gdzieś mi się w praniu znajdzie i tak dalej, ale prawie 100 sukienek to jest sporo. 82 sukienki to jest naprawdę sporo jak na jedną osobę, nie czarujmy się. I pozbywam się w sumie 21 sukienek, i tych na okazję, i tych na co dzień. W związku z tym w mojej szafie na chwilę obecną 61 sukienek zostaje, chyba że jeszcze zdecyduję, że te dwie na okazję też już pójdą w świat, wtedy zostanie nam 59. Czy to jest dobry wynik? Nie wiem, wydaje mi się, że przeciętna osoba raczej nie ma tylu sukienek w swojej szafie, aczkolwiek ja mam, a co tam. Dzięki wielkie za oglądanie. W dzisiejszym odcinku to jest wszystko. W następnym pojawią się spódniczki, które zostają i które oddaję, także zapraszam serdecznie do subskrypcji, do kliknięcia w dzwon, aby przyszło Wam powiadomienie. Dzięki, że jesteście ze mną, dzięki za pozytywny feedback, za wszystkie komentarze i widzimy się w kolejnym odcinku.